Ja nazywam się Emil, a to jest moje miasto w City Skylines. Zapewne pamiętaliście, że kopytło wyglądało dziwnie. No, dobijam do 100 tysięcy mieszkańców. Czas więc pokazać wam, jak to miasto się rozrosło. Zacznijmy od początku. Moje drogi są piękne, ja to wiem, ja to widzę. A gdzie był ten początek kopydłowa, żeby miasto chociaż przypomniał? To było tu! Tak, początek kopydłowa był tutaj. Pamiętacie? Wojciechowice, dokładnie. Przede wszystkim było tutaj dużo maszyn, dużo przemysłu ciężkiego. Teraz są biurowce. Możecie sobie zobaczyć, biurowce urosły. Mamy też standardowe, zwykłe, ładne, piękne domki z highly educated people. Na razie centrum, to jest stare centrum, wygląda ładnie. Gdzieniegdzie jeszcze przemysł ciężki jest, ale to nie jest dla mnie taki wielki problem z tego względu, iż no tam paru gorzej wykształconych ludzi może tutaj przecież pracować, prawda? Jest średnio wykształcony. Przyjrzyjmy się na lewą stronę. Tu na razie dosyć ładnie wszystko wygląda. Tu nie było, nie ma większych problemów z korkami. U góry przeniosłem sobie masę spalarni. Tu są spalarnie, tu jest ogólnie dystrykt śmieciowy. Są spalarnie, spalamy wszystko. Oj. Long Land Value. Też ludzie mieszkają tutaj, nie wiem za bardzo dlaczego. Więc jest spalarnia. Po stronie prawej dużo się nie zmieniło, oprócz tego, że wielkie bloki mi się pojawiły. Ale jest cały czas przemysł roślinny. Mam overeducated workers, czyli po prostu studenci europeistyki pojechali na grzybki. Nazwijmy to sobie tak. Cudowna sieć kolejowa, która jest tak zapchana, że płakać mi się do dnia dzisiejszego chce z nią. Samochody w te i z powrotem, nie wiem gdzie one krążą, jak tutaj wjeżdżają i dalej krążą. Może jakoś dałoby się drogę dać. Osiedle patologiczne, teoretycznie miało być, ale coś nie wyszło mi to z tą patologią. Duża ilość seniorów. Po stronie lewej kolejne spalarnie, żeby się oddychało świeżym spalanym powietrzem. No i jeszcze za chwilę będziemy mieć 100 tysięcy ludzi. Po stronie prawej już tutaj wygląda coraz lepiej. Pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o budynki. Mieszkalne, biurowce, małe, duże. Wydaje mi się, że jest dosyć to przyjemne. Wygląda to tak trochę inaczej. Tak, mam 6 milionów, 5 milionów dolarów na koncie. Następna rzecz, jako że już jestem bardzo wysoko, udało mi się Fusion Power Plant zrobić. Co to oznacza? Jedna ta elektrownia daje mi prądu... No sami zobaczcie. 4000 MW, dobrze tutaj widzę? Tak, a ja używam 1000 MW. Więc wszystkie inne elektrownie wyłączyłem, a do tego wszystkiego, jak widzicie, prąd jest też na zero, bo nie ma najmniejszego sensu tego trzymać jakoś wyżej, mocniej, cokolwiek z tym robić. I oczywiście standardowa droga do Nikon, bo myślałem, że mogę się coraz większy i większy i większy i większy i większy, ale coraz większy i większy nie mogę być. Szkoły są zamknięte, bo za chwilę wam o tym pokażę. Zjedźmy na dół, kolejne spalarnie. Jak widzicie, miejsca mam jeszcze dużo. Kolejne ładne, piękne osiedle wieżowców. Do tego wszystkiego jest Theater of Wonders, jest akwarium. Czyli akwarium zapewne, po stronie prawej daliśmy ładną autostradę, żeby oni mogli sobie jakoś tu zjeżdżać, wjeżdżać. Kolejne niewielkie osiedle. Jak widzicie, jest dużo zamieszkałych takich wysokich budynków. Na razie pokazuję tam mało patologiczne rzeczy. Oczywiście, jak zwykle, droga się skończyła, ale to może, wiecie co, poprawmy to. Space already occupied. No ale to jak to tak? Jakbym tutaj tak... Okej, daliśmy to tak. Żebym tylko wiedział, okej. Okej, jest pięknie. Jest ładnie. Więc autostrada dalej dorzucona. I jak zwykle, po bokach wieżowce, a u dołu tych małych ludzików. Dlaczego jest taki plan? Żeby z tych wieżowców, gdzie mieszka dużo osób, oni nie wjeżdżali tam do środka na te małe ulice. Niska wartość ziemi. Przeżyjemy jakoś z tym. Próbuję dobić do 100 tysięcy mieszkańców. No i tu zaczynamy już patologię tak zwaną drogową, czyli połączenia wszelkiego rodzaju. Tu jest bardzo ładne skrzyżowanie. Gorzej się zaczyna robić, no niestety, proszę Państwa, tutaj, ponieważ tutaj, to był jednak zły pomysł,
Ponieważ ja nie wiem, co ja tu zrobiłem. Ja tu zrobiłem coś bardzo dziwnego. Doszedłem do wniosku, że ronda to dobry pomysł, więc mamy jedno rondo w tym miejscu. Mamy jedno rondo w tym miejscu. Tu można przejechać górą, ale sprawa jest taka, że tędy nikt nie chce ogólnie jeździć. Tu jest dosyć pustawo. Nie rozumiem dlaczego. Ale jest taka możliwość połączenia się. No cóż. Wygląda to nawet ładnie. Jak widzicie, kolej, symulator PKP, wszystko stoi, nikt się nie rusza. Ja nie wiem, co ja tu zrobiłem, przepraszam. Ale symulator PKP jest. No, ruszyło raz na pewien czas, świetnie. No, główny dysk przemysłowy tutaj, mamy olej? Nie, tak, wydobycie surowce. Niestety popełniłem błąd, bo użyłem wzorca do mieszkania. Tutaj ludzie mogą sobie, gdyby to było mieszkalne, to by nawet wyglądało, niska zabudowa, byłoby fajnie. No niestety do przemysłu ciężkiego to nie wygląda zbyt dobrze. No korkuje się wszystko przy Train Station. A przy Train Station prawie nikt nie podjeżdża, ale tutaj Cargo Train Station to co innego. Następnie widzimy kolejne niewielkie osiedle. Połączone ze wszystkim, to jest dosyć ładny typ ronda, dwie spalarnie, nawet jakieś bus depot, wysokie. Wszystko wysokościowce są wspaniałe. O, McDonald's? Nie. Niekoniecznie. No, tu kolejne dziwne połączenia, ale ja lubię takie rzeczy. Tu się zaczyna robić coś trochę ciekawiej. Są jednak zjazdy. Ja wiem, pewnie ronda byłoby dobrym pomysłem, ale jeżeli coś wygląda na głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Zobaczcie, tutaj jest nawet, no tu mamy skorkowane na maksa. W innych miejscach jest, no nie wygląda, że tu jest lekki korek, no ale proszę Państwa, zjazd z ronda, jak mogło być inaczej? A pozbądźmy się tego i teoretycznie nie powinno to być aż tak zakorkowane. Ludzie... Czy ja tutaj coś popsułem? Ja tutaj coś źle zrobiłem. Nie, dobrze, tu jest przystanek. Nie, to jest police station, jest autobus. Nie, no jest nawet. Jakoś to ujdzie. Ludzie, jak widzimy, gdzieś jadą. Mega shop center. Wow, na drugi koniec miasta jedzie kobieta. Więc drogi wyglądają, jak wyglądają. Mam port. Port, jak widzicie, jest całkowicie zapchany. No tu był mój taki mały problem. Otóż tu wszystkie ciężarówki próbują aktualnie dostać się do portu. Niestety, tej drogi nie mogę zrobić jakiejś mocniejszej. Nie mogę zrobić upgrade'u fajnego. Nie do dwupasmowego na przykład. Nie do końca czaję, dlaczego takie życie jest okrutne. No ale nie można w każdym razie. Co jest trochę denerwujące, bo tu jednak... No ale i tak się korkuje. Myślałem, żeby drugi port postawić, ale nie chce mi się zmieścić on. On jest tutaj dosyć wredny i się nie chce zmieścić. Gdzie jest cargo harbor? No nie chce. Space already occupied, ale nawet jakby nie było, to i tak były inne problemy. Gdzieś komuś wody brakuje? Może nie teraz. No i tu jest... Ja nie wiem, co to jest, ale to jest beautiful. To jest po prostu piękne. To mi się podoba. To jest... To w jakiś sposób działa. Nie jest... Tutaj jest oczywiście mega zakorkowane, ale to już, tak jak już mówiłem, mini szczególik. No bo jest za dużo tego wszystkiego jeździ, jestem zbyt mocny, no ale trzeba odstać swoje w kolejce, potem ładny wyjazd. Mamy dziwne rzeczy tu, ale mi to wcale nie przeszkadza. Tu już wygląda nawet ładnie, zrobiłem porządki. Po stronie lewej jest jedno wielkie rondo, jak widzicie nie jest zakorkowane, jakiś ruch jest, ale rondo nie jest zakorkowane. Tu nie używajcie tego wzorca, ponieważ będą robiły wam się korki na tym wzorcu, co widać na załączonym obrazku. Tu obstawiam, że rondo by się przydało, nieprawdaż? Ale musiałbym trochę budynków zniszczyć. Nie chcę mi się tu ronda robić. Tu też by się rondo przydało. Nie chcę mi się tu ronda też robić. Ronda, najlepszy pomysł. Patrzmy dalej, jeżeli chodzi tu o naszą sieć komunikacji. Gdzie jest ta sieć komunikacji? Jest. Drogowej. Znowu w tym samym miejscu. Tu też rondo byłoby dobrym pomysłem, ale musiałbym tu wszystko przestawiać. Cmentarz jest nawet opustoszały.
Niech tak zostanie, a przy okazji wam coś fajnego może tutaj pokażę. Otóż jak może nie wiecie, albo wiecie nas na YouTubie, wróciłem na Twitcha i tu jest czat twitchowy. Widzicie tego koteczka? To jest jeden z subów. Niestety to działa tylko u osób, które subskrybują kanał. Są miejsca, gdzie jest mega zakorkowane. Chciałem z tym walczyć, ale pomyślałem sobie, no co to za miasto, co to za centrum, jeżeli nie ma Uberkorka. A o mój Boże, jedyne co tu się stało. Elementary High School. Wiecie co? Spróbujmy. Jest! 100 tysięcy mieszkańców było przed chwilą! Yeah! Bardzo ładnie. Spróbujmy zrobić tu porządek. Wyrób rondopodobny. Co wy na to? Owszem, to wszystko tu popada, nie będzie miejsca zamieszkania i tak dalej, no ale nie ma innego wyjścia. Robimy to w dosyć ciekawy sposób. Wpierw. O tak. Ktoś się zastanawia, o co on tu odpierdziela, spokojnie. Zobaczycie. Teraz robimy pach i... Pach. Co to jest? Krematorium. Przenieśmy. Na razie tu. Co to jest? Okej. Okay. To był pach. Robimy dalej. Tak. Robimy dalej. Tu widzę, trzeba się pozbyć dróg, bo nie ma innego wyjścia. No cóż, niestety chińskim zwyczajem rozwalam komuś drogę. Dobra, to na razie jakoś ujdzie. Nastawiam to, że na razie. Ale pokażę wam, jak ja tworzę te ronda. One są piękne. Dobra, powiedzmy, że tu coś jest. No i teraz trzeba zrobić drogi dojazdowe. Trzeba to wszystko połączyć jakoś ze sobą. To była taka ładna dróżka. No nie niszczmy tego. Jest! Jest jedna połączona. Jest. Pozbądźmy się tego cholerstwa. Połączmy kolejną drogę. Jest. Dobra, przenieśmy to, bo to jest tu nie... No, dajemy krematorium w te miejsce. Łączymy się dalej w bólu. Co to jest? Fire Station. Przenieśmy Fire Station gdzieś na bok na razie. Wspaniale. No i teraz można zrobić tak. Ok. Teraz można zrobić też chyba jakoś tak to z tym, a to jakoś gdzieś. Cholera. A Fire Station trzeba znowu przenieść. Panie, nie marudź pan mi tu. Ok, to tak. Zobaczymy, co mi z tego ronda wyjdzie za sekundę. Ach, świetnie. I zobaczmy, jak rondo zaczęło działać. No. Na razie jest syf, jest syf, jest syf, jest syf. Zaczyna to jakoś jeździć i nawet odkorkowaliśmy jedną część miasta tutaj. No jest wspaniale. Gorzej, że tu się... Normalnie jak rondo Marsa. Jakby ktoś jest z Warszawy, to wie, o co chodzi z rondem Marsa. Co z tego, że z jednej strony jest, a później robi się taki pierdzielnik. Ale udało nam się jedną część odkorkować tutaj, po części, z tego co widzimy. Co to jest? Co ja żem tu zrobił najlepszego? WTF ja tu zrobiłem? To ma być Czemu tu jest tak... Co tu się dzieje? Wszyscy jadą gdzieś tam. No to wiecie co, skoro oni wszyscy jadą na razie tu, żeby dojechać tu, to zróbmy to inaczej. No tak, bo oni wszyscy chcą zjechać tutaj. Tu nikt nie chce wjechać. Nie no, co niektórzy chcą wjechać, to może na razie upgrade. No bo upgrade w złą stronę. Do czego? Cicho, cicho. Trzeba zrobić porządek, bo to wyglądało dziwnie. W każdym razie. Nie ma rodzić. Robimy to na żywca przy okazji. Okej. Znowu jakieś mini rondo tutaj walniemy może. Powiedzmy, że to jest, nazwijmy to rondem. To rondo może nie do końca jest. To jest kopnięte rondo, z lekka krzywe, ale ono jest. Tubo jest rondo.
Tubo to rondo, rondo poznaj tubę. No. I powiedzmy, że to jest to. Okej, okay, wygląda ładnie. Wygląda moim zdaniem nawet ładnie. I kolejne miejsce, które udało się odkorkować. Tylko to mi się nie podoba. Wiecie co, ja bym tutaj zrobił to trochę inaczej. Nie, no kolejne skrzyżowanie. No dobra, jest. Chyba, żebym tutaj kolejne rondo zrobił. Przecież wyrób rondo podobne. To jest beautiful. Boże, jakie to jest beautiful. Ja nie widziałem, że potrafię takie piękne rzeczy tworzyć. Naprawdę, nie wiedziałem. Ja, jakbym wiedział, to ojejku. Okej, okay. I jest kolejny wyrób rondo podobny. Z tego, co teraz patrzę, nawet może by taki numer zrobić. Połączyć to w jakiś sposób. I już wtedy... dobra. Jeszcze tutaj jest kolejne miejsce. Tymi korkami się na razie nie zajmiemy. Doprowadzimy troszeczkę tyci wody. Bo widzę, że suszy, no było 100 tysięcy mieszkańców, 5 milionów dolarów. No i co robi dobry polityk w takim momencie? Dobry polityk w takim momencie, kiedy ma 100 tysięcy mieszkańców, podnosi podatki do 29%. I co oni robią? I co robimy? I zgarniamy od cholery ciut kasy. Tam odejdzie nam trochę osób z miasta, wyjadą sobie, wyjadą. Ale 200 parę tysięcy zgarnęliśmy. I możemy zmniejszyć na te 12%. I wtedy ludzie będą zadowoleni, że mają tylko 12% opodatkowania. Wtedy będzie radość wielka. Zwykle na te 13 można podejść. Okej, okay. I już jest. 300 tysięcy miesięcznie, może być. Zaczynają uciekać, ale mi to w sumie nie przeszkadza. Kolejna część miasta, która wygląda dziwnie. Tak, owszem, zgadnijcie, co to by się przydało. Tu by się przydało rundo i u dołu by się przydało rundo. Tu dwa runda by się przydały, ale nie chcę się tego robić. Dobra, wielkie dzięki za uwagę na tubie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Mam nadzieję, że na stream będziecie wpadali. Sprawa wygląda tak ze streamami, że za dnia grać, wieczorem komentator sportowy, czyli będzie dużo więcej streamów. Będą też streamy z patologii. Kopydłowo zamykamy, ponieważ było 100 tysięcy mieszkańców. Może zróbmy coś na złość. Zobaczmy, jak szybko ludzie będą tu umierać. Co? Jak szybko będę... Zapiszmy to jednak. Uśmiercamy. Zapisaliśmy i zróbmy jakąś małą katastrofę. Tak już na do widzenia. Tak więc odpływ ścieków. Pobór wody trzeba by dać o tu. O tu. Jeżeli chcielibyście kiedyś, żeby wam ludzie umierali. Dosyć szybko. O tu. Połączmy ich. Połączyliśmy. Teraz jeszcze parę ważnych rzeczy, przede wszystkim jeżeli chodzi o szpitale, wyłączmy i zobaczmy, jak szybko będę w stanie uśmiercić kopydłowo. To. I podatki od razu zwalnijmy. Zobaczymy, jak szybko miasto nam umrze. Ile zarobię przede wszystkim na tym, tak na dzień dobry. I wypłacę sobie na konto. Więc go! Ja się już to powoli żegnamy i go! Pan Sarync, twoje motki wrzucę na Twitcha. Ty zrobiłeś mi tą bojową dronę? Zrób ją, odezwij się do mnie na ten, jeżeli to bojowa drona była twoja, bo jak sobie ją jeszcze tutaj zrobić? Więc zarabiamy 360 tysięcy, dobrze jest, 400 tysięcy tygodniowo. Wow, hajs, dobry hajs będzie. Czy ludzie umierają? Nie mają czasu umrzeć jeszcze. Okej, to możemy zmniejszyć im podatki, bo ja chciałbym, żeby oni zaczęli jednak chorować. To jest dla mnie ważniejsze, żeby zaczęli chorować. Zrobimy Detroit City. Jeszcze nie chorują. No niestety, tu jest taki problem, że... A wyłączmy Water Treatment Plant.
Jest pobór wody, tu leci syf. Wyłączmy i to, niech będzie tylko... O! Come on, panowie, chorujemy, chorujemy. Jeszcze gdzieś tu był pobór? Jest pobór. Przenieśmy to więc w odpowiednie miejsce. Policję może wyłączmy też z działania, co? Straż pożarna niech będzie. Co tu się dzieje? A, to jest wyłączone. No i kiedy ludzie zaczną mi chorować? To jest teraz moje pytanie, pierwsze podstawowe. Jeżeli pobór całej wody idzie tu dołem, nic nie idzie górą. Czekamy, aż zaczną chorować. Tu jest healthcare. Już zaczynają, zaczyna się. Average health 40%. 38, dlaczego? 37. Dobrze, dobrze. 35. Zaraz zaczniemy. Widzimy śmierć. Wyłączmy więc. O, wyłączmy więc. A dobrze, nie będą przewozili nowych tych. Straż pożarną. Wszystko wyłączmy. Gini. Już tutaj statkami odpływają. Gdzie się da, jest evacuation całkowity. Śmierć. Śmierć zagląda w oczy. O, zaczynają chorować. Zaczynają chorować. Miasto mi choruje. No, tak więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam też do wpadnięcia na Twitcha albo na MSC2TV, bo to też tam zawsze działa. Czemu ja prądu nie mam? Bo wody nie ma. Jak nie ma wody, to nie ma prądu. Niewiarygodne rzeczy się dzieją. Więc miasto umiera. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć YouTube. A z Twitchem jeszcze pogadamy.